jest. I w takim razie jeszcze raz zaczniemy tak króciutko i witamy Cię, Maju, na łączu internetowym z Luksemburga. Gratulujemy Ci bardzo, że za zwycięstwo, no, drugie miejsce w tak fajnym konkursie. Wielkie gratulacje z naszej strony. Maju, powiedz kilka słów o sobie. Cóż, nazywam się Maja Kwaśny, mam 13 lat. Od 7 lat mieszkam za granicą. Obecnie przebywam w Luksemburgu i piszę od bardzo długiego czasu. Poważnie od roku, ale jakby od zawsze wiązałam swoją przeszłość z pisaniem. No to super. Powiedz mi, jak znalazłeś nasz konkurs? Znalazłam go poprzez stronę Aktualne Konkursy, gdzie weszłam i zauważywszy konkurs na opowiadanie z wysoką nagrodą, postanowiłam wziąć w nim udział, ponieważ sądziłam, że nawet gdybym nic nie wygrała, to udział w takich konkursach dobrze by później wpłynął na, nie wiem, jakieś inne publikacje czy coś w ten deseń. My ze swojej strony jesteśmy bardzo zaszczyceni, że przysłałaś nam. Cieszymy się z Twojego zwycięstwa. Bardzo nam się Twoje opowiadanie podobało i zapraszamy do stałej współpracy z naszym miesięcznikiem. On jest otwarty dla Ciebie, do Twojej dyspozycji. Pozdrów też rodziców. No i mam nadzieję, że będziemy w stałym kontakcie jeszcze, tak? Ja też. No, dziękujemy Ci bardzo. Trzymaj się dzielnie. Pa. Widzenia. No, ja sprawdzę teraz, czy to poszło. Poczekasz jeszcze chwilę? No tak. Czy to się nagrało?